Witajcie, a nie dziś nie witajcie. To znaczy witajcie, ale inaczej, bo zamierzam to oficjalne witajcie zamienić na znacznie bardziej yy, konfidencjonalne cześć. Albo jak mówi mój daleki znajomy, Pablo, cześć. Czemu taka zmiana? Bo witajcie jest dłuższe od cześć, a lekarz mi kazał oszczędzać otwór paszczowy. Zresztą, może to nie był lekarz. Nie wiem, ale może lekarze mają teraz gabinety w bramach. To zresztą zupełnie nieistotne. Niektóre osoby zarzucają mi, że jestem już strasznie zwapniały i wszystkimi trzema nogami nad grobem. Że cały czas trzymam się naturalnej metody utrzymywania akwarium bez nawozów CO2, szklanych rurek i innych barierów. Że wręcz jestem zamknięty na wszelkie nowości. I tu te osoby racji nie mają. Gdyż tak jak w filmie byli parówkowi skrytożercy, tak ja jestem skryto gadżeciarzem. I jest sporo rzeczy, które mi się podobają i chciałbym je mieć. I są to rzeczy, które absolutnie nie są w akwarium potrzebne, ale bajerancko wyglądają. W Posiadaniu gadżetu nie jest istotne samo jego posiadanie. Istotnym jest przekonanie wszystkich wokół, że ten gadżet jest niezbędny i że wszystkim wokół przyniesie same korzyści. I to nie jest proste. To jest skomplikowane. Gdybym urodził się w Trumpach Zjednoczonych Ameryki Północnej, to z pewnością już dziś prowadziłbym szkolenia w tym temacie, czyli jak przemycić gadżet i zarabiałbym brudne kapitalistyczne dolaresy na kolejne gadżety. I właśnie dzisiejszy film jest o takim gadżecie o ultrasonografie. Nie wrć. Popierniczyło mi się. Ale byłem blisko. Dzisiejszy film tyczył się będzie rzeczy, które jeszcze nie posiadam, ale wiem już o niej wszystko. A jak wiem wszystko, to się podzielę i krytyki nie przyjmę, bo wiem wszystko i co mi zrobicie? Pełna nazwa gadżetu brzmi ultradźwiękowy generator mgły. Nazwy popularne to foger lub nawilżacz. Krótko mówiąc, taki mały albo większy pipstok robiący mgłę na powierzchni wody. Urządzenie całkowicie zbędne w akwarium, ale mgła na powierzchni, czyli na tafli wody, wygląda kozacko. Nie wiem czemu, ale wygląda. Zanim powiem, jak przekonałem wszystkich, że jest to niezbędne urządzenie w moim domu, najpierw opowiem, jak to działa. Foger emituje ultradźwięki. I musicie uwierzyć mi na słowo, bo ultradźwięki to takie dźwięki, które są ultra, czyli ich nie słychać. Jak wiadomo powszechnie z podręcznika do szydełkowania, dźwięk to fala akustyczna. Fala akustyczna ma różne częstotliwości. I pod tym względem dzielimy je na. Infradźwięki, dźwięki, dźwięki ultradźwięki, hiperdźwięki i odgłosy bekania naszego sąsiada z za ściany. Człowiek słyszy tylko dźwięki. Infradźwięki słyszą słonie, ultradźwięki słyszą szczury, hiperdźwięki słyszą kryształy, a bekanie sąsiada słyszy pół bloku i cały blok sąsiedni, jeśli sąsiad ma otwarte okno. Ultradźwięki nie są wykorzystywane tylko do takiej popierdółki jak Foger. Ich zastosowanie jest naprawdę bardzo poważne i na pewno się z nimi zetknęliście, choć na pewno ich nie usłyszeliście. Ultradźwięki mają zastosowania w sonarach, czyli urządzeniach do nawigacji dźwiękowej i pomiaru odległości. W medycynie stanowią podstawę ultrasonografów, czyli USG. W zabiegach kosmetycznych służą m.in. do peelingu kawitacyjnego i sonoforezy. Kuźwa, kto mi to napisał? Przy pomocy ultradźwięków można coś zespawać, a można też spalić albo roz... odspawać. Stosuje się je również w fizykoterapii i rehabilitacji medycznej. Można kupić już ultrasoniczne szczoteczki do zębów, które zatłuką wszystkie bakterie, jak i usuną kamień nazębny. Bez wizyty u dentysty, sadysty. A słyszeliście o piszczałce Polmana Janowskiego? Ja też nie. Ale ona emituje ultradźwięki. Podobnie jak struny w mojej gitarze i jeszcze sporo innych rzeczy, których nie wymienię, bo lekarz kazał mi oszczędzać. A to już wspominałem o tym lekarzu w bramie. I nawet po polsku nie mówił. I brodę miał. Nie tylko człowiek stosuje ultradźwięki za pomocą swoich magicznych maszyn i urządzeń. Emitują je i słyszą różne zwierzaki. Taki nietoperz słyszy ultradźwięki i stosuje je w echolokacji, żeby w brzozę nie pieprznąć jak głupi jakiś. Taką ćmę nocną to nietoperz potrafi namierzyć jak polityk kasę, a jak już ją namierzy, to cabas i zżera. No chyba, że ćma ma detektor ultradźwięków. Wtedy, kiedy wiązka ultradźwięków w nią uderza, ta zwija skrzydła i łubudu na glebę. Stąd nauka, jeśli koło ciebie pieprznie z nieba stado ciem, to nie oznaka boskiej interwencji, ataku UFO, czy Bóg wie czego, a jedynie w bliskiej obecności nietoperza. No chyba, że widzicie wyłaniający się z nieba palec boży, czy też latający wokół obiekty nie z tej ziemi, wtedy trzeba spieprzać i nie troszczyć się o nietoperza. I już nawet nie będę wspominał o waleniach czy delfinach, bo to żywe ultrasonografy. Tak czy siak, człowiek wymyślił Fogera, żeby robił mgłę. I jeszcze raz przypomnę, że mgła nad akwarium nic nie daje i nic nie robi oprócz unoszenia się. Wrrć. Robi, zwiększa wilgotność powietrza nad zbiornikiem, co w przyszłości może owocować grzybem na ścianie. Mnie to nie grozi, bo u mnie powietrze jest tak suche jak w niektórych miejscach w Afryce. Gdyby kiedyś do nas przyjechali uchodźcy z tamtych rejonów, to polecam ich osiedlić na łódzkim teofilowie. Poczują się jak w domu. Jak pobieżnie obliczyłem za pomocą kalkulatora atomowego z moich zbiorników w ciągu tygodnia ubywa około 50-60 litrów wody. Cholerne H2O odparowuje i nie wiadomo, gdzie się podziewa, bo jak sucho było, tak jest. I tu właśnie zaczyna się część o uprawomocnieniu posiadania gadżetu. Fogera zakłada się blisko tafli wody i tenże foger zaczyna produkować tak zwaną zimną mgłę. Czym się różni zimna mgła od ciepłej? To głupie pytanie. Temperatura. Cząsteczki wody wprowadzane są w tak wysokie drgania, że część z nich nie wyrabia i odrywa się od powierzchni i wyparowuje, tworząc obłok mgły. Gdybyśmy do wody dodali trochę środka owadobójczego, to przy okazji moglibyśmy ubić prusaki, pluskwy komary, wszy, karaluchy, a także teściową, jeśli byśmy zamknęli ją w zamgławianym pomieszczeniu. Ale nie życzę żadnej teściowej takiej śmierci. No, może rozwścieczone duże koty, albo erupcja wulkanu, ale nie zamgławianie. Mgła wytwarzana przez Fogera jest atrakcyjna jeszcze dlatego, że unosi się na wysokość około 5 cm i rozłazi się na boki, a nie do góry. No, chyba że w nią kichniemy. Inaczej mgła się ślicznie płoży po powierzchni. Ale co z mgły dla domowników wynika? Absolutnie nic. No. Tak można by powiedzieć. Ale taki zamgławiacz to też jednocześnie nawilżanie powietrza. A w przypadku mojego suchego powietrza to może być świetny pomysł. No dobra, to nie ma żadnego znaczenia. Po prostu mgła mi się podoba. Ale emanowanie nawilżaniem powietrza utrzyma domowników w przekonaniu, że Mossart nie zwariował i kupił rzecz przydatną dla wszystkich mieszkańców. Tu pojawia się mój chytry uśmieszek. Dzięki Tramalowi za użyczenie fragmentu filmu do zobrazowania mojego gadania. Kiedy ruszy mój foger, z pewnością się o tym dowiecie z filmu albo z telewizji, jeśli okaże się, że sprzedano mi jakąś broń soniczną zamiast fogera. To tyle by było gadania o niczym. Do zobaczenia w kolejnym, również nudnym filmie.